Hej Michał. Cześć Michał. Jak to jest żyć, mając IQ grubo poniżej przeciętnej? Czasami gadam sam ze sobą, bo ludzie się irytują, jak ze mną rozmawiają. Problemy zaczynają się od samego początku dnia. Długo muszę się nagłowić, żeby rozpoznać, który kapelusz jest na którą nogę. Czasami zajmuje mi to 5 minut, 10, a czasami nawet pół godziny, bo wydaje mi się, że zamieniają się miejscami. Jak wspominasz czasy szkolne? Dobrze. Znajomi zawsze mieli problem zapamiętać moje imię. Wołali na mnie z... Kiedyś ktoś powiedział mi, że jestem taki głupi, że przykładam linijkę do łóżka przed spaniem, żeby zmierzyć długość snu. Do tej pory nie wiem, skąd oni to wiedzą. Masz jakieś hobby? Kiedyś oglądałem Rockiego Balboę i chciałem być taki jak on. Robiłem walki z cieniem, biłem się z myślami, ale zawsze dostawałem łomot. Więc poszedłem na siłownię i tam poznałem znajomych, z którymi trzymam się do dzisiaj. Gdyby w Tadeuszkę była kategoria największy idiota, który chodzi po tej ziemi, to by wygrał. On nie grzeszy intelektem. On terroryzuje głupotą. No ale wszyscy go lubią, przykłada się do ćwiczeń. Jest szczery. Ej, Tomas, chyba się zesrałem. To po co tyle debilu bierzesz, jak wiesz, że nie podniesiesz? Jest idiotą, ale wszyscy go lubią. No, jest taki pocieszny. Ej, chłopaki, przyniosłem wam trzy treningówki.